Hej, cześć i czołem to wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Felicjan i oczywiście kolejny odcinek z serii Atomu na moim kanale. Dzisiaj się zajmiemy dalej tutaj zadaniami związanymi z... Boże, jak się nazywało? Tutaj mamy zamek, tak? Ale nie pamiętam, jak się nazywała Kresnoznamiony. Coś tam Sarai. To tym się dzisiaj zajmiemy. Tak, najpierw idziemy do gościa, który ma problem z narkotykami. To się chyba nazywa... Nie Jano, tylko Aziz. Chcę porozmawiać o twoim uzależnieniu od narkotyków. Mężczyzna odsuwa się od ciebie i gwałtownie wybucha oczami. Toż już powiedział nieznajomemu, prawda? Odpierdol się. Słyszałem już tyle kazań, że jeszcze jedno mnie nie zmusi do zabicia was wszystkich. Nie jestem już człowiekiem, jestem bestią. O tak, bestia, El Polo Loco, szalony kogut. Zamknij mordę. Po prostu rzuć ten nawyk. Wczoraj mówiłeś jutro, więc zrób to, po prostu to zrób. Sukces, już pierwsze twoje zdanie całkowicie poszykował w Akazisa. Korzystając z tego, rozwijasz całą fascynującą, tragiczną historię o horrorach uzależnienia. Kiedy znudzi ci się wymyślanie nowych przykładów, narkotyków niszczących kanwę społeczeństwa, Aziz klęczy przed tobą i płacze. Wysypając resztki swojej ostatniej dawki na ziemię i mieszając ją z piaskiem. A ten facet swojej opowieści naprawdę sprzedał wędrownym chirurgom serce matki za dawkę? Serce matki? Nigdy nie będę taki. Nigdy, słyszysz? Kocham moją matkę, nie jestem ładiakiem. Lepiej, żeby łamanie rozerwało mnie na strzępy i rozsypało po świecie popiół. Oczywiście, że lepiej. Dobra, pójdę uszczęśliwić twoją żonę. No, brzmi to też dwuznacznie. Ale dobrze, pomogliśmy. I Rulan, i Azisowi. Co do namiętności twojego męża, mów. Moje słowa go uleczyły. Wyrzucił resztki narkotyków na moich oczach. Kobieta delikatnie kładzie pistolet na ziemię, aby przytulić cię obiema rękami. Przytula się do ciebie i zaczyna głośno płakać. No to łzy szczęścia. Wszedłeś tu jako nieproszony dew, ale okazałeś się szlachetnym frawaszim naszej rodziny. Dziękuję. Kiedy kobieta jest mniej lub bardziej uspokojona, wkłada ci trochę pieniędzy w rękę i ściska na nich twoją pięść. Tutaj zarabiamy na jedzenie, więc nie potrzebuję pieniędzy. Są twoje. Cieszę się, że mogłem spróbować, a pieniądze naprawdę nie zaszkodzą. Do zobaczenia. 333 ruble. No i elegancko. Możemy stąd wychodzić. Jak to się zadaniowo teraz tutaj przedstawia? Karawanseraj. O, to się dokładnie tak nazywa. Amulet. Pustoszy. Muszę znaleźć... Aha, zabić go w sensie. Mistrz Mateusz. Czekaj. Czy to jest ten tutaj? Pan Matthew. No oczywiście, że tak. Szukam naszego wspólnego znajomego, Chigurowa. Mężczyzna zuchwale mruży oczy, puszcza oczko i mówi: co takiego? Czeburow? Nie znam takiego. Szkoda, bo widzisz, mam tu błyszczące starubi, które czekają na nowego właściciela. Chętnie udzielę potrzebnych informacji. Mógłbyś pomóc człowiekowi i zarobić przy tym trochę grosza. Pan Mateusz rzuca się na kasę i chowa ją do kieszeni. Nie biorę łapówek, jasne? Przyjmuję te pieniądze, bo wierzę, że naprawdę znasz się z Chigurowem. Więc słuchaj, ostatnio widziałem go jakieś 3 tygodnie temu, ale co do miejsca jego pobytu, to wiem tylko tyle, że planował zaszyć się gdzieś pod tym samym... No, pod samym nosem poszukujących go windykatorów. Windykatorów, przepraszam. Mam na myśli bank, który obrobił, żeby wykupić ten sierociniec za miastem należący wcześniej do władz dalekiej bramy i zaplanowany przez niego do rozbiórki. Czekaj, obrobił bank, żeby pomóc sierotom? Dziwnie jak na gangstera. W każdym razie dziękuję za informację. Chyba nie oddamy tego zadania. Znaczy, w sensie nie wsypiemy go, bo... No kurde, szkoda. Wydaje się być dobrym... Dobrą mordeczką. Sprawdźmy jeszcze tylko, co jest tutaj. Albo nie, dobra, nieważne. Idziemy do wyjścia. No, mamy kilka zadań do zrobienia.
Także ruszamy. Nie ma się tutaj co zasiadać zbytnio w jednym miejscu. Zresztą, że plan jest tutaj dzisiaj zrobić coś. Miałem też w poprzednim odcinku zacząć robić, ale postanowiłem, że tutaj do zamku pójdziemy. Także teraz udamy się do Caravanserai, ale to jeszcze za chwilkę. Najpierw przegadamy od razu sytuację z młodymi. Czekajcie, czy coś może tutaj jeszcze jest ogólnie? Właśnie, bo to tak... To jakaś taka droga jest, która... Podąża śladami. O, tak! Może upolujemy jakieś zwierzątko. Zwłaszcza, że musimy trochę kłów przynieść. Także... Nie jest tak, że... Gdzie jest ta bestia? Grzyb jakiś? Szukam tej bestii, nie widzę jej. A chciałbym, no może nie tyle, że zaskoczyć, ale... Dobra, przebiegnijmy się po prostu po całości, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Bo ona gdzieś tu w okolicy musi grasować w takim razie. A to jest tak duży teren, że nie widzę tej bestii teraz. No kurde. Bez kitu. Gdzie to może być? Dobra, lećmy tak wzdłuż sobie mapy. Gdzie to może być? Na pewno gdzieś tu po rogach nie będzie, gdzieś się po środku mapy będzie bardziej kręcić. No jesteśmy tutaj. Tylko ja nie lubię takich przestrzeni. Jakby to było blisko tutaj, że wiecie, atakujemy. O, to jest jakiś jeleń. Idziemy na jelenia. Może to o jelenia chodziło. Polujemy sobie jelenia. Z jelenia tylko mięsko. Czy to jest jedyne zwierzę, które tutaj grasowało? Szkoda. Dobra, nie będziemy tutaj tracić czasu, bo to... Czyłem na jakąś wielką stopę albo coś, a tu nic. No dobra. Nic nie tracimy, mamy mięsko. Także też dobrze. Też dobrze. Czy coś tu jest? To jest jakiś las. Ale czy coś więcej? No i to mi się podoba. Musimy chyba 15 tych kłów przywieźć, co? Jakoś tak? Nie, no... Leży. Dwa tylko? Ale odpalili chłopaki. Dobra, ile mam tych kłów? 5. A ja potrzebuję ich... Ich... Paczkę... Wezmę. Tylko dwa wilki. My. Ale ktoś tam mi dał to zadanie przecież, żeby
Żeby... No właśnie, oni je nie potrzebują. No to tutaj zjedzmy sobie jakieś mięso surowe nawet. Zatrucie będzie drobne, bo będzie, ale... No, nie jest takie istotne. Pewnie, że będziemy atakować, bo to jest jakieś zwierzę. Tylko gdzie to zwierzę teraz jest? Nie dość, że to ono nas atakuje, czy co? Niedźwiedź. On też będzie miał chyba pazurska. Serio? Ej! O! No, Bujulbar tutaj mi troszkę... Poczekaj, Julbar. 23. No i Julbar już ma pełne zdrowie. Trochę mięsa się przynajmniej pozbyłem. Trochę ciężaru. To jest, więc... Mamy niedźwiadka polowanego, jakieś tam kły kolejne. Znajesz 6 przez zatrucie, ale to już nie mam przynajmniej zatrucia. Także spoko. Negocjuj, nie chcę się z nimi walczyć. Tylko szkody potem robią jakieś tam. Idziemy na wodospad. A no pewnie, że pójdę, sprawdzę. Być może są to kolejne wilki. A wilki to są kolejne kły. Kolejne kły to jest część zadania, nie? A nie, to znowu te pajęczaki. No ale punkty doświadczenia przynajmniej będą. O, blisko było, żeby jednego zabić. Leży jeden. Medwetka. Coś tam oberwała. Przeładuj. Z tych medwedek to mięso chyba leci. A ich i tylowe pancerze. Dobra, nie będziemy tego zbierać, bo to jakby trochę dużo waży. Żadnych szkieletów, z których mogę coś znowu zebrać. Naprawdę. Tylko trochę doświadczenia. To też może być, ale... Wiecie, ja jestem jednak preferowany, nie wiem, jakichś profitów większych. Leżeć. No to dosłownie nic, nie? No nic. Tylko tyle, że jakieś 200, może 300 punktów doświadczenia. Jak to, jakie to jest utrapiące, jakie to jest, ile to trzeba mieć cierpliwości, żeby on podróżował sobie na spokojnie. Ślady zwierzyny, no cóż, trudno. Jakbym miał więcej chyba przetrwanie, to wtedy bym możliwe, że śledził lepiej tą zwierzynę. O, te groty mnie jakoś tak nie fascynują. Medwetki. To jest amunicja tylko wystrzelona w powietrze.
Nie nazywasz się Alina? Tata cię szuka. Dziewczyna cofa się od ciebie, w jej oczach pojawia się nagły strach. Siedząc przy ognisku, chłopak wskakuje i powoli wstawia do przodu niezbyt groźne pięści. Nie! Wysłał po mnie? Zrozumiałem, że ukrywam się przy jego ludem przed przyzwyczajeniem i z ciekawości przychodzę do nieznajomego. Przebiegły jak lis. Odejdź i powiedz mu, że nigdy nie wrócę do domu. Arsen i ja się kochamy. Nie przyjmie nas ani w karawanseraj, w której ludzie nienawidzą mnie i mojego ojca, ani zamek ojca, w którym nienawidzą wszystkich mieszkańców karawanseraju. Nawet tych, którzy tam po prostu pracowali jako kucharz, jak mój Arsen. Mam tylko jedno pytanie. Mamy tylko jedno miejsce na świecie, tutaj, w naszym szałasiku. Żaden problem. Przekażę mu. Nie będziemy jej straszyć w żaden sposób. Dobra, nieważne. Chciałem zobaczyć, co tam jest napisane, jeżeli chodzi o dalszy rozwój sprawy. A możemy to teraz sprawdzić. Fogilówka Karawanseraj. Córka właściciela zamku odkryta. Spędza czas w towarzystwie kucharza z Karawanseraju. Oczywiście młodzi się kochają. Wątpliwe jest oczywiście, że aby spokoiło to budzącego grozę ojca. Ama, przepraszam bardzo, inny. Inne rozwiązanie? Myślę, że nie. Negocjuj. Niech mi dadzą spokój. Ja i tak sporo czyszczę tutaj już teraz. Mając poziom... A tak, oczywiście, pewnie, że tak. Potrzebuję, mając poziom chyba 14, tak? Dobrze, patrz. Ale odbił teraz. Nasz teraz ładnie jebnął. Dobrze. Ja się tam nawet nie muszę starać zbytnio. Chłopaki tutaj czyszczą. Tylko przyjdę, pozbieram. Biorę wszystko. Dobra, wyjście jakieś szybkie, coś, ten. Tu, ten, tak, ten, gdzieś, tego. Tu. Już mamy z 8, 9? 10 nawet mamy tych głów, czyli jeszcze chyba troszkę. Na pewno musimy się oddać teraz zadanie związane z paczką. Tu zaraz jeszcze pójdziemy do przewodnika, z którym zagadamy. A na pewno zagadamy. Łowce! I na łowce! To. Tutaj. Czekajcie. Gdzie ja... No właśnie. Tu. Tu potrzebuję się dostać. Zdaje się, że to był chyba ten gość. Co chciałeś, żebym zrobił? Przynieś mi tą paczkę. Tą, którą straciłem w lesie koło starego zamku. Masz na myśli tę paczkę? Proszę bardzo, to ona. Twój rozmówca głośno uderza cię w ramię i bezceremonialnie wsadza ci paczkę banknotów w ręce. Stary, uratowałeś mi życie. Trzymaj force. Super, wszystko jest w porządku. Owinięte mocno. Ekscentryczny grubas milczy na pierwszy rzut oka. Zamarza jak posąg i zdaje się nawet przestaje oddychać. Gdzie to znalazłeś? Twój kolega z wartości kazał mi ci to przekazać. Ludzie, którzy kładą taką pieczęć, nie są moimi kolegami. Gruba z niespotykaną wcześniej agresją wyśmiewa ci w twarz dostarczoną paczką. Zauważasz, że na rogu paczki wpisany jest tajemniczy symbol. Pionierski róg zakleszczony korkiem. Co najgorszego możesz sobie wyobrazić? Wojnie nuklearne, japońskie ninja, arabskie haszysze, może Freddy Krieger czy Merkury. Tak więc ludzie stojący za tą pieczęcią są najgorsi ze wszystkiego, co zostało powiedziane.
Tajny kartel, handlarze niewolnikami, handlarze narkotyków, handlarze bronią, którzy nie tylko nie tolerują tą konkurencji i jak diabły, a to oznacza, że wiedzą. O mój Boże! Zaczynam zdawać sobie sprawę, że listonosz to jest jakiś slang. Grubo sarkastycznie przedstawia zdziwienie, po którym waży sobie głośne uderzenie w twarz. Wow, poważnie, Sherlocku? Gratulacje, jestem handlarzem czarnego lotosu. W paczce też jest. Uścisnąłbym sobie ręce, gdyby moje tak się nie trzęsły. Boże, co mam teraz zrobić? Co robić? Więc idź do nich pracować, przestaniesz być konkurencją. Tacy jak oni nie mają wolnych miejsc. Trzymaj się, stary, dziękuję za wszystko. Sam zobacz, pieprzyć to, spadam stąd. Jeśli chcą mnie zabić, niech najpierw mnie złapią. Mężczyzna podskakuje zza stołu i zaczyna biec do wyjścia z karawanseraju, powodując po drodze zdezorientowane spojrzenie gości. Chłopak ucieka. Chłopaczku ucieka. Czekaj, odryw. Ale mam 10, halo, ty, ja mam 10 tych kłów. Nie jest tak, że ja nie mam żadnych. Mam 10 kłów wilka. Ale ile ich musiałem... Aha, mając 13 poziom właśnie. Kolejność. Zręczność i skupienie. Skupienie. Czekajcie, no. Ile tych kłów muszę zebrać? Ukryj. I to wszystko dzieje się... Wodospad Zagieromski, wysypisko, tajemnica jaskinia... Karawanseraj. 30 kłów. A mam 10. Już. A dokąd mnie zabierzesz? To nie interesuje, to może zmieńmy temat. Jak chcesz, jesteś pewien, że nie chcesz iść? Do starego zamku. Dobra, zabierzmy szybko, to tam pogadamy sobie od razu. A, przeciążony jestem przez głód. Idziemy od razu przekazać mu wieści. Jak ja chciałem pogadać z tym przewodnikiem, który mnie zabrał jeszcze w jedno miejsce. A widzę, że nie jest chętny zbytnio. Ale dobra, wróciliśmy przynajmniej pogadać o córce szefa zamku. Pan Mateusz, pan Matthew. W sprawie zadania, które mi zleciłeś. Znalazłem twoją córkę. Uciekła z kucharzem z karawanseraju. Mają miłość. Starzec uderza pięścią w ciężki blat, a przedmioty rozłożone na nim wystrzeliły w powietrze. Nos rzadzielnego starca puchnął jak obrażonego szkarłatną szmatą byka. Miłość? Co za miłość? I z maniakiem karawanseraju? Co on ma? Co ona myśli? Słuchaj, stary, nie obchodzi mi, jak to zrobisz, ale musisz zabrać moją dziewczynkę z nieuniknionego smutku i zburzyć ten związek. Ciszej, niech się kochają, gdy są młodzi. Sukces najpierw. Władczy mistrz zamku maszczy drzwi, ale potem wzdycha gorzko i opuszcza ręce. Ty, draniu, za chore miejsce wziąłeś. Oczywiście, gdy jest tam w niehigienicznym środowisku pośród zarośli z tym dupkiem w szałasie, moje serce boli. Lepiej, żeby z tym była, pod moim nadzorem. Wróć do niej. Powiedz jej, że ją przyjmę. I zięciowi pozwolę przychodzić w weekendy. Kurwa! Postępujesz słusznie i rozsądnie. Zaczekaj tu. Załatwione. No to idziemy. Co? Obok niej Amur trzepotał... Czekajcie. Nie, ja to muszę przeczytać.
status. Koniecznie jest poinformowany skrzydłami. Amor w tym przypadku to ja. Koniecznie jest poinformowanie młodych, że ojciec wyraził zgodę. Moglibyśmy też trochę śrutu narobić w sumie, by teraz już nasz tutaj dzielny kamrat, jak on się nazywał? Ten dziadek, kurde. Że mamy dla niego trochę śrutu i powinien sobie pruć wtedy z tego śrutu już. Trzeba będzie zagadać jeszcze tego przewodnika, bo on nas może zaprowadzić też jeszcze w pewne miejsce. Tutaj tylko... No nie wiem, coś nie zagrało. Może teraz dopiero jak on mi gdzieś zabierze, zapłaciłem mu za to, coś tam, to może coś mi powie na ten temat wtedy więcej. Negocjuj. Bandytów nie chcę. Jeżeli wilki, spoko, bo poluje na kły. Ale jeżeli chodzi o resztę tego, to... A ja tych kłów już miałem, można powiedzieć. Ja sprzedawałem je na bieżąco. Jakbym je zostawił, wiedziałbym o tym, że tu trzeba, to już bym dawno to sobie zrobił. Kilka wilków jest koło tego zamku, tylko tyle, że mam problem, żeby je położyć, bo są dosyć silne. Po 2-3, jak będziemy sobie tak łowić cały czas, to będzie sympatycznie. To nawet więcej niż 3. Nice! Au. No właśnie o to mi chodziło. Już się drugim zajmowałem w międzyczasie. Dobrze go odstrzelił. Też odstrzelił, ładnie. No i leżą wszystkie. Ale tego mięsa ile tutaj wypada. Nawet nie mam gdzie go kurde za bardzo mieścić. Cegła, która waży 3 kilo. Jeszcze tu gdzieś chyba jeden film był. O właśnie, po niego staje właśnie. No to dobra, idziemy dalej. Z której strony mamy wyjście? Tu. To już mamy 14, tak? Tych głów. No to już prawie połowa. Szybko mi idzie z tymi kłami. Punkty doświadczenia zyskuję za polowania jeszcze dodatkowo, także... Kurde, no żyć nie umierać. Tylko poziom mało, coś tak bardzo mało mi idzie. Ile mi brakuje? Łe, zaraz będzie kolejne. No elegancko. Twój ojciec powiedział, że będziecie szczęśliwy dla ciebie i twojego chłopaka. Co? Naprawdę? Chcę w to uwierzyć i nie mogę. To wspaniale. Dziękuję. Naprawdę, będziesz miała randki i spacery pod księżycem, a potem co do diabła? Nie, żartuję i zagrasz i wesele. A teraz idź do domu. Cóż, ten czy inny sposób, aby znaleźć kucharza, warto powiedzieć... Cóż, ten czy inny sposób, ale znaleziono kucharza Arsena. Warto o tym powiedzieć komendantowi Mahmudowi. Dobra, idziemy im to powiedzieć, że im znalazł się ich kucharz. Tylko znowu trzeba będzie iść. Ja obstawiam, że jeszcze jakbyśmy poszli teraz do zarządcy tego zamku, to coś byśmy jeszcze dostali za to, że przyszli młodzi państwo do zamku z powrotem, po prostu jego córka, no i ten przybłęda. Ciężko to inaczej nazwać, jak nie przybłędą.
Dobra, zatrucie znowu mam. Ale głodny nie jestem. A! 21 punktów już zgarnąłem za polowanko. Dobra, cóż za zwierzę tutaj chodzi? Cóż to za zwierzę? Szukajmy tego zwierza, bo może być ciężko. Ale gdzieś tu po środku to zwierzę zawsze chodzi. Znaczy każde zwierzę, na które gdzieś polujesz, to chodzi gdzieś po środku. Także... Polercia, no nie widzę tego zwierzęcia żadnego. Znowu zresztą. Tu jest królik. Co, to na królika mamy polować? Chyba nie. Łe, biednie jakoś z tymi polowaniami jest. Nie też, że jest ciężko, wiecie, złapać ten... A to potem jeszcze wielkie poszukiwania. Drugi królik. Dobra, kij z tymi polowaniami tam. 21 punktów dostrzymałem. Wystarczy, nie będę szukał teraz, wiecie, przez pół dnia na mapie zwierzaczka, które zostawiło te tropy. Wejdź. Mahmudow. Co to do tego kucharza? Tak? Wiem, Big Bay. Jest w kuchni. To jest gotowanie. Nie wiem, jak ci dziękować. Weź te 300 rubli. Wiem, że niewiele, ale nie jesteśmy bogaci, więc jak chcesz... Więc jak... Jeśli chcesz, nie mogę dać. 300 rubli nie zaszkodzi. Daj mi je. No i elegancko. Plotka głosi, że w kierunku, w którym znajduje się wielu właścicieli niewolników, u nas tego dobra też wystarcza. Kilkakrotnie obserwował ich konwoje z ukrycia. Co mogę powiedzieć? Zupełny strach przed Bogiem stracili. Czego mam się spodziewać? Piękny widok, życiodajny górski klimat, także potwory, wilki, bandyci, właścicieli niewolników, handlarze narkotyków. Wszystko jak wszędzie w skrócie. No w pięknym opakowaniu. Opowiedz mi o tym miejscu. Byłem przemysłowym wspinaczem przed wojną. W tych miejscach podróży służbowej początkowo przyjechałem, a tu bum, bomby zaczęły spadać. Cóż, nie od razu się dowiedziałem. W górach w tym czasie byłem. Ale jak się dowiedziałem, krótko mówiąc, postanowiłem zostać. Mogę cię o coś zapytać? No nie, dlaczego ty mnie nie chcesz zabrać nigdzie indziej? Halo? Dżafarow, co jest z tobą? Dobra, idziemy tam jeszcze. Spróbujemy sobie zobaczyć w takim razie, czy coś jeszcze dostaniemy w nagrodę. Ale to jest słabe. Myślałem, że tutaj ruszymy temat już ciekawy. Jak dla mnie, bardzo ciekawy. Bo będzie się to wiązało też z nowym ekwipunkiem. Najprawdopodobniej, znaczy najprawdopodobniej stuprocentowo. Ale jeszcze, jak widzę, Jafarów na razie nie jest chętny do rozmowy ze mną. No i to mi się nie podoba. Durny Jafarow. Zadania przynajmniej robię. Tu, do środka musisz wejść. Stary zamek. No, z właścicielem zamku muszę porozmawiać. To coś mi też da. Dzień dobry! Tu. Zasy starzec, wciąż przekazałeś? Załatwione, czekaj na córkę. Już tu jest, jeśli nie zauważyłeś. Chodź po zamku, jest taka zadowolona. Ech, to dobrze.
Tak, a teraz moja nagroda. Już ci mówiłem, dostaniesz wszystko, o czym możesz zamarzyć. Moja przyjaźń nie jest łatwa do zdobycia, ale kiedy ją masz, każdy ci zazdrości. Po pierwsze, trzymaj 100 rubli. Dobre pieniądze, jakie banknoty. Och, chrupią. Po drugie, jeśli chodzi o kryzys, trzymaj soczyste, sypkie jabłko z mojego osobistego ogrodu. I oczywiście jesteś częścią mojej ekipy. Moi ludzie mogą chodzić, gdzie chcą. Więc jeśli zdecydujesz się odwiedzić stary bunkier, do którego ostatnio pojechało kilku naukowców z Krasnoznamionego, czyli teraz prawdopodobnie dopiero to odkryjemy, to bądź moim gościem. Badaj, plądruj, buduj swoją kwaterę, rób co chcesz. Moje dobro jest twoim dobrem. Więc, wiesz co? Weź mój karabin. Tak, zasłużyłeś na niego. Proszę, nie kłóćmy się. Ha! Tak być. U nas pieniądze nie zalegają. Jak bardziej głodny w zakątkach pustoszy. Wszystko jest tu już w porządku. No od kilku jabłek i z tyłu nie będziemy głodni. Trzymaj. No dobra, no to mamy kolejny poziom. To bardzo mi się podoba. Automaty... Czekajcie, bo otwieranie zamków byśmy sobie trochę mogli polecieć. Okej. Okay. Czym to nas tak przeciążyło? Znowuż, 14. Fidel się trochę przeciążył. Skromnie rzecz ujmując. Hexogen jeszcze doła, ale to też jest takie... No, i teraz będziemy mogli pójść tam, gdzie ja chcę. A ja tak, widzicie, próbowałem to... No, to idziemy tam, dobra. Mamy 14 poziom. A właśnie, tak w ogóle patrząc, czy ja mogę już coś sobie dodatkowo... Za mało punktów. Jeszcze. To nie jest fair. Aha, bo... Jeszcze dwa poziomy muszę wbić w takim razie. Wtedy będę dzik. Ja bym mógł polować te kilka wilków jeszcze, ale kurde, jeszcze nie. Jeszcze nie teraz. To by się wiązało ze sporymi, że tak powiem... sporym nakładem. Tak. Taktyki i siły i w ogóle wszystkiego. Także ruszamy teraz do Karawanseraj z powrotem. A czekaj, przecież on dał swój karabin jeszcze, nie? Karabin z magazynkiem. 15-10. Karabiny i strzelby. Rzemiosło. Czy ja mogę coś zrobić jeszcze z tym? Karabin rzemieślniczy, nie, ale mogę zrobić kulę lub śrut. Nie mamy nic do tego, ale mamy karabin z magazynkiem. Na jaką tam amunicję? 5,45, 10,15? 5,45? 7,13? No stary. Fideluś, masz nowy karabinek. Jesteś zadowolony? Bo ja jestem zadowolony z tego, że masz nowy karabin. Jakąś odtrutkę możemy wziąć od razu, bo trochę tego mamy. Idziemy do Karawanseraj. Fidel ma nową broń. Zobaczymy jeszcze... Bo jeszcze czeka nas jedna nowa broń. Którą właśnie w bunkrze mamy odkryć. Ale... No do tego musimy jeszcze przejść bunkier cały, nie? Trochę wilków mógłbym upolować też w międzyczasie między odcinkami może, żeby oddać też to zadanie. Chociaż tamte wilki musiał spróbować zabić. No! Kolejne się tutaj nam napotoczyły. Ja na to właśnie liczę, że one będą tutaj gdzieś... mnie atakować. Tu będą tylko trzy, albo aż trzy. Leży. Ale to sypie. Ale to sypie, jakie to jest kurwa głośne. Tylko mniej amunicji troszeczkę ma, nie?
Sorry, Julbar, ale to sypie mimo wszystko. Nie mamy za bardzo mięsa, znaczy miejsca na mięso, ale kły sobie wezmę. Makarowa zostawię tutaj. Nie jest mi on potrzebny. Dobra, ruszamy dalej. Przydałoby się, żeby wrócić na chwilę do Krasnoznamionego i pozbyć się trochę towaru, bo... mamy przeciążone wszystko. To wiecie co? Zrobimy sobie po prostu tak. Ja dotrę do Caravanserai. Nie wiem, ile odcinek już w tej chwili trwa, także... ja się tutaj z wami pożegnam. Postaram się trochę doekwipować, może dopolować już na te wilki, żeby mieć te 30 głów. I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, także na razie.